To jest najstarszy McDonald's na świecie i tutaj rozpoczynamy półroczną serię Daily na tym kanale. Odcinki będą codziennie o godzinie 18, w trakcie których zrobimy dużo fajnych rzeczy, ale dużo też głupich. Zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Tutaj spędzimy 14 dni, w trakcie których możemy żywić się tylko i wyłącznie fast foodami. 50 fast foodów próbujemy sobie w trakcie tych właśnie dni. Na początku zrobiliśmy sobie badania, żeby sprawdzić, jak nasze ciałko i nasze wyniki zmienią się przez 14 dni takiej diety. Zaczynajmy. Czy jest to mądre? Generalnie nic nie jest rozsądne, jeżeli chodzi o takie jedzenie. To jest wprowadzenie nowych nawyków żywieniowych na 2 tygodnie. Natomiast wiesz, nagle to jest typowo rzucenie się na mega tłustych fast foodów, mega przetworzonej żywności z wysokim indeksem glikemicznym. No i generalnie mogą pojawiać się różne dolegliwości. Czy zachorujesz na miażdżycę, na jakieś tam naciśnienie tętnicze? Raczej nie. Doprowadzimy do całkowitej destrukcji naszych komór ludzkich, czyli ciał. Zważymy, ile one aktualnie ważą. To jest gówno amerykańskie, kurwa. Nie wiem, jak to się robi. To jak obstawiasz, ile będziemy ważyli po 2 tygodniach? Ja myślę, że śmiało plus 7 kg może przyjść każdemu. Co? Śmiało. Nie ma opcji. Myślę, że śmiało. Wszystko robimy oczywiście pod nadzorem specjalistów, doktorów, lekarzy, cały sztab ludzi obserwuje bacznie, żeby nic tam się nie stało, także proszę nie powtarzajcie tego w domu. Wy w domu i tak nie macie 50 fast foodów, bo mieszkacie kurwa w jakiejś zapiedziałej Polsce. 165. Co na ekranie widzicie oznacza tyle kilogramów, bo jeszcze nie wiemy, jak się to dzieli. I jesteśmy teraz na czczo, jest właśnie pierwszy dzień. Ile może ważyć makrela? 190. Stary, to jest 200 prawie. Ej, Mijak, dodam skór. Przecież to już 200 lekko, stary. No dobra, 193 masz. Pół życia w ogóle robię takie challenge, że jem tylko fast foody. To się nazywało studia wtedy. Czy takie moje nawyki żywieniowe, to, że się już tak katowałem, to dobrze właśnie, zahartuje mnie to na to wezwanie, czy niedobrze, bo już jestem takim wadliwym jakby organizmem? Jeżeli generalnie wyniki badań, chociażby miałeś wcześniej dobre, mimo że miałeś taką dietę i tak dalej, dobre miałem. No to nie ma żadnego problemu. Dobra, panie, jedziemy, zaczynamy od restauracji numer 1, żeby doprowadzić nasze żołądki, trzustki, wątroby i wszelkie inne organy do destrukcji. Fajnie to jest, kurwa. Jesteś głodny? Jestem głodny, stary, jestem głodny. Jest godzina 10.30, jeszcze nic nie jedliśmy. I to jest moment, w którym mam mega ochotę na te fast foody. Tym bardziej mam ochotę na te fast foody, których jeszcze po prostu w życiu nie jadłem. Myślisz, że nam się zrobią takie trochę... Cytuszki mi się na takie właśnie to najgorzej, nie? Będę wyglądał jak taka... Sexy cipka spod konina. Nie, będę wyglądał jak paszczur taki spod konina. Te rzeczy, które mam przygotowane na stan, są... mocne. No to jest powiedzieć nic, bo każdy youtuber to mówi, ale kurwa, żeby dać przykład. Dzisiaj w jakimś obcym kraju wcinamy się do sekty. Jutro lecimy do najniebezpieczniejszej dzielnicy w Ameryce. Słyszałem, że jakbyśmy poszli tam bez przewodnika, to możliwe, żeby nas zabili, stary. Tak mi napisał ten ziomal, którego wczoraj poznałem na tym, na lotnisku. Nie no, mega tak oldschoolowo mi się jakoś tutaj wydaje póki co, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Takie wiesz, jak tak jakoś czuję mocno ten vibe właśnie. Nie no, stare, dojebanie to wygląda. Odejmij palmy i dodaj serio, kurwa, ten polski mróz. No to jarzębiny bym to dodał, też by mi się podobało. Ale nie aż. Zaczynamy od Arby's. Na śniadanko sobie tutaj pójdziemy. Ponad 3000 lokali, całkiem znany fast food w Stanach Zjednoczonych. Oni serwują przede wszystkim kanapki z jakąś pieczoną wołowiną, pieczonym indykiem. Drugie co do popularności w Stanach. Zobaczmy sobie, weźmiemy takie najbardziej paskudne i najpopularniejsze rzeczy, które mają. O tym słyszałem w internecie. Jak ludzie pytali, co jest najbardziej ikoniczne, to wskazywali beef and cheddar. To co, 2 beef and cheddary z tymi frytaszkami takimi zabijanymi? $40? $40. 160 za śniadanie, to dużo. To jest bardzo dużo. Spróbujmy sobie tego, co? Jak co to smakuje? Multivitamina, tylko nie gęsta. Ale zajeżdża mi trochę lekarstwem też. A to gdzie słyszałem o tym Mellow Yellow? Fanta Mirinda, ale nie ma jakiego składnika, które ma Fanta Mirinda. Bo ja z Fanta Mirindą mam taki problem, że są za słodkie trochę dla mnie. Za dziecinne. A to jest taka Fanta dla dorosłych ludzi. Lepsza niż Fanta. Wygazowana Fanta i dobra. Dawaj jeszcze to Barks. Root beer. Ciekawy ma zapach. Jestem totalnie fanem tego. Ale wyglądasz amerykańsko, kumpel. God bless America! To jest najlepsze z tych, co piliśmy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Nova Post, czyli firma logistyczna, która dostarcza aż 1040 paczek na minutę. To dużo. Firma Nova Post planuje też ekspansję na rynku polskim. Są już u nas od ponad roku. Jest to świetna okazja, jeżeli planujesz rozwinąć swój biznes, na przykład sklep internetowy, bo dzięki Nova Post możesz też dotrzeć na rynek ukraiński. Jest to świetna okazja na to, żeby zwiększyć swoją sprzedaż i dotrzeć do nowych partnerów handlowych, a to też dlatego, że Nova Post jest już dzisiaj w 39 największych miastach Polski. A dostawa kurierska jest możliwa z dowolnego miejsca w kraju. Wracamy do odcinka. Nie wiem, czemu tak dostaliśmy. Chyba chcą, żebyśmy wypierdalali stąd.
taka aluzja. Zaraz podejdą i zaczną sprzątać ten stolik. Ale dobra, zobaczmy co mamy za 40 dolarów, czyli 160 zł. Pięć takich nuggetsików, stary. Chicken tenders. A to jest podobno ich ikoniczny posiłek, czyli to jest ten brisket bacon, beef and cheddar z fryteczkami. Ale frycioszki. Dobra, sos jest taki bardzo musztardowy. Zabija smak frytki, nie jestem w stanie ocenić, ale dużo bardziej chrupkie. Mam wrażenie, że mogłoby to być delikatnie bardziej przyprawione. No zajebiste są. Mega dobre. Nie wygląda to apetycznie, generalnie. O kurwa, ile mięcha. Zobaczmy najbardziej ikoniczną potrawę. Nie smakuje mi to chyba. No to stare jak takie bułki, które kupujesz sobie w Tesco, żeby sobie zrobić hot dogi na chacie trochę. I wpierdalasz do mikrochorówy. Bułka taka sama, sos nie smakuje. Podjeżdża trochę pod barbecue, także ci się nie spodoba. To pieczone mięsko wydaje się, że jest smaczniutkie. Nie będzie to mój ulubiony fast food na pewno. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś jakościowo dobre jedzenie. Wiadomo, to jest fast food, ale ten sos jest taki intensywny, że aż mi łeb zaczął boleć od niego. Najfajniejsze z tego wszystkiego to są pićka korzenne i mellow yellow. Bułeczka taka okej, wow. Ale generalnie, jeżeli to jest uznawane za ich największy klasyk, to jestem trochę zawiedziony chyba. Frytki są zdecydowanie lepsze niż z maka, które gdzieś tam jemy w Polsce, nie? Chuj tego jest w środku, nie? No dobra, zjadnijmy. To może być jeden z moich ulubionych fast foodów, jakie mam warzyw. To jest takie typowe chamstwo, żeby się napchać. Porównałbym to do jedzenia kebsa. Czuję się, jakbym wziął takie, wiesz, po prostu tanie gówno gdzieś. Mam ból dupy, że to tak smakuje i kosztuje 80 zł od osoby. No to niech sobie widzowie sami odpowiedzą, czy warto, czy nie warto. Jak dla mnie, totalnie nie warto. Przejebaną pracę ma ten książulo. Ile musi wyrazów znać, ile określeń. W ogóle wchodzę na wyżyny moich umiejętności opisywania pokarmów. Mówiąc więcej niż to, czy mi to smakuje, czy nie smakuje, bo ja bardzo często do połowy jedzenia jeszcze nad tym, czy mi to smakuje. Obfite śniadanko, widzowie. Tyle kalorii już zjedliśmy, jak widzicie na ekranie. Jeszcze nie wiem ile, ale myślę, że to strzelam, że jakieś 1200-1400 kalorii mogliśmy ojebać, albo i więcej. Z napojami to już na pewno. A ile tu jest wyćpanych takich kurwa typów z jakimiś takimi kikami. Są w Polsce też bezdomni, czy gdzieś indziej, ale tutaj to oni od tego kraku, stary, to jest inny rodzaj bezdomności, już taki przerażający. Kiedyś miałem coś takiego, że bezdomny wsiadł w Nowym Jorku do metra, położył mi prosto w oczy, jak się drzwi zamykały, wyjął nóż i tak do mnie. Co? Stary, byłem tak zesrany. Przyjmując, że jemy 2000, będziemy jedli średnio, no trochę mniej może, 1500, co? Przez 13 dni zjemy 75 tysięcy kalorii. Ale będziemy obrzydliwi. Ale będziemy obrzydliwie tłuści. Znaczy, nitro idę po ciebie. O kurwa. Ale to takie dwa tygodnie mogą mieć jakieś takie długotrwałe skutki? Raczej nie. Jestem ciekawy właśnie jak po badaniach będzie, ale generalnie po 14 dniach raczej nie będziesz mieć długotrwałych skutków. Wiesz, to wszystko zależy od tego, czy będziecie się ruszać dużo i tak dalej. Co to? Może się jakiś trądzik na przykład pojawić, bo to jest częsty powód. Generalnie, jeżeli chodzi o tą żywność, jest tam bardzo dużo tłuszczów trans. Tłuszcze trans są bardzo złe tłuszcze. One generalnie lubią się bardzo odkładać. Mam taki babzo? Czy mi się wydaje z mojej perspektywy, że on jest duży? On swój też jest duży. A swój też... Wow, stary. Ja pierdolę. Nie wiem, co powiedziała. Chyba powiedziała, żeby subskrybować kanał, co? Dobra, nasz drugi posiłeczek, ten był do Wendy's. Według rankingów jest to piąte najpopularniejsze fast food w Ameryce, tuż za czterema innymi. Słynie z jakichś square burgerów i podobno przepyszny jest czekoladowy milkshake oraz baconator. Bardzo mogę się doczekać. Bardzo chętnie tam w ogóle powolnym krokiem szedł, bo jeszcze dobrze nie strawiłem poprzedniego fast fooda. One pretzel baconator. Large. Name? Wojtek. Just right, Luke. Luke. Yeah. Twoje imię, stare, tutaj to jest przekleństwo. Yeah. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Jest tak zmrożone, nie mogę tego przystać. Ja byłbym beznadziejnym kochankiem, kurczę. A włóż całe do buzi? Kończąc te prymitywne żarty, chciałbym powiedzieć, iż ten shake jest dobrym shakeiem czekoladowym, naprawdę dobrym. To jest dobra czekolada, taka quality czekoladka i nie jest za słodkie. I co, przystałeś się? To stare smakuje jak... Nesquik. Zacznę jak fryteczki w Wendy's. Mocno ziemniaka czuć. Jak Max Burgers trochę. Porównałbym te frytki. Ale i tak wolę te z McDonalda. A to baconator. Sutonator, baconator. Wygląda dobrze. Porównanie do tego Airbus jest taki apetyczny, nie? Wizualnie wygląda to naprawdę spoko. Strasznie dużo mięska. I ser i znowu stary bez warzyw. Dobra.
spoko. Zajebiście przypieczona bułka, ma trochę taki maślany posmak. Gdybym był w takim momencie, że mam ochotę na burgera, to byłby burger, po którego z chęcią bym sięgnął. Dobrze zebrana prostota i zajebiście wypieczony bekonik, nie? Ale to jest naprawdę dobre. 15 zł w zestawie, całe, dolarów. Wiadomo, że jak my to sobie przeliczamy na złotówki, to wszystko się okazuje tutaj drogie, nie? Tylko, że to też nie jest rozsądne aż tak to przeliczać, nie? No bo dla nich 15 dolarów to nie jest tak jak dla nas 62 zł. Zdecydowanie wybierałbym Wendy's niż McDonalda, jakby w Polsce, bo Wendy's jest tak dobre, że Łuki postanowił sobie jeszcze dokupić jakąś bułeczkę. To jest chyba jakaś maszyna, z której można sobie wybrać cokolwiek tylko chcesz. Są jakieś root beery, Dr. Pepper, Melo. Zobacz, strawberry punch, a on jadł Wendy's. No to dawaj. Gówno. Tak? Bardzo rozwodnione, przypomina mi to takie, trochę jakbyś sok po prostu wlał do wody i wpierdolił mnóstwo kostek lodu. To jest jakiś, jak to się nazywa? Ghost Pepper Ranch. Ile kosztował? W zestawie 13 dolców. Wendy's gra w zupełnie innej lidze niż polskie, znaczy polskie, niż te fast foody, które kojarzymy. McDonald's, Burger King. To jest inna liga, zupełnie jakie to jest świeże, stare wszystko. Naprawdę dobre, maślane bułki. Do tego świeżutkie warzywka. Ceny porównywalne do Arby's, a stary w życiu bym nie sięgnął po Arby's, gdyby miał w zasięgu wzroku Wendy. Totalnie. Kumpel, proponuję teraz, ja bym spróbował sobie pisti. Trochę patrz, stary sam syrop. No ale, a, że tak? No. Są dwoma rękoma, stary. A, żeś tam kurwa. No robię przecież to. Dobra, bo zepsuję im maszynę zaraz. Wygląda jak siki, pachnie jak siki. To jest stary półka arizankowa. To już nie jest Nestle czy Lipton Ice Tea. Wydaje mi się, że będzie ciężko przebić Wendy's. Czyli co, polecamy Wendy's, nie polecamy Arby's. Nie polecamy też wchodzić po nas do toalety? Ja na pewno polecam subskrybować, wchodzić na Instagrama Wojtka i Instagrama Makela. Codziennie będziemy się widzieli na tym kanale przez najbliższe pół roku o godzinie 18 teraz i codziennie na moim Instagramie będziemy rozszerzali ten content. Na kanale nadawczym też będziemy dodawali jakieś takie rzeczy, które nie pojawiły się w odcinku. Może jakieś takie bardziej paskudne, takie zwyrolskie. Czyli mogę dodać na swój kanał tą storkę, którą wsiadasz do auta? No nie możesz tego akurat dodać. A jakbym dodał? Musiałbyś wypikać to. A widzowie może wejdą, zobaczą. No to co? Fastfoodzik. Moja ulubiona sztuczka, kurwa. Ty, nie jest tak źle, nie? Jaki on jest wielki i potężny! Gapisz mi się na bebech? Nie. Widziałem. Zerknąłem tylko. Dzisiaj wyjątkowo fast foodzik na kolację. Taco Bell, czwarta restauracja pod względem popularności, czwarty fast food chain pod względem popularności w Stanach Zjednoczonych. I zawsze go chciałem spróbować, a nigdy nie miałem okazji. No wydaje mi się, że są tutaj przede wszystkim tacosy. Nice. No to co, jakiś kombos pewnie. Dobra, ej, nawet dobre ceny są tutaj. Jakie? Zobaczymy, jakie to będzie wielkości, ale 11 dolarów względem tych poprzednich rzeczy, co jedliśmy za taki zestawik, wydaje się rozsądne. Z burrito jedno i z takim czymś? No, może być. Czarek. A co, jesteś jak nie Czarek? Nie, jestem Luke. Luke, Czarek, Izydor. Taki mały ten lokal, co? Małe. Zmęczona godzinka. Zmęczona, ale jestem ochotę, mam ochotę na tego tacoska. Z wieloma Amerykanami, którymi gadałem, to mówili mi, że to jest po prostu ulubiona rzecz. Najlepsza. Najlepszy fast food, jaki może istnieć. Mam jedynie ból dupy, bo boję się, że zamówiliśmy za mało, ale ratuję się tym, że to jest dopiero trzeci z 50. Jeszcze sobie coś dzisiaj pewnie wpieprzymy. Mountain Dew, jakiś inny smak. Baja Blast, nie wiem. Paskudna, jak żygi to smakuje, stary. Pokaż. Wygląda jak Listerine trochę. Mega mi nie smakuje. Paskudne, nie? Dziwne chuj. No w porównaniu do OG? A ja jestem największym fanem Mountain Dew. Ja też lubię mega. Z tymi kubeczkami to się tu nie p***dolą, co? Duże, no, rozmiary. Zapłaciłem, ile teraz? Zobaczmy. 23 dolary i to będzie najtańszy posiłek. Dobra, jeden zestaw to były trzy takie takoski z Doritoska. Zimne te takoski, myślałem, że będzie ciepłe to na zewnątrz. Stary. O kurwa, to jest to. Ej, mega dobre. Ej, jakie zajebiste to jest. To jest naprawdę kurwa najlepsze z rzeczy, które dzisiaj zjedliśmy. To, że Doritos jest zimny, jakoś mnie tak troszeczkę zniechęciło. Ale nie jest to problemem. Pyszotka tego mięsa rekompensuje wszystko. Na przykład ser jest zimny. I to dobrze. Paradoksalnie to dobrze. Bo to tworzy bardzo fajną kompozycję smakowo-temperaturową z tym cieplutkim mięskiem, stare. No nie? Zajebiste! Ale to spermione mięso. Sam się zdziwiłem, że zrobiłem taką reakcję, z którą ale dobre, bo ja tak nie robię, ale to naprawdę jest takie dobre. To zajebiste. Mega mnie to zdziwiłem, co ty pierdolisz, Laluna? Jak ser nierozpuszczony, kurwa, będzie dobry. No jest dobry. Kompozycja, nie? Kompozycja. Ach, ten już mi się tak nie podoba, ale no dobrze. Pokażę ją do kamerki ładnie, zaprezentuję.
spróbujmy. Lepsze jest z Doritosem, bo bardziej mi smakuje tamta nawierzchnia. Ale to mięsko po prostu w kooperacji z warzywkami i serem. Majstersztyk. Majstersztyk serem. Niech ktoś otworzy Taco Bell w Polsce. Takowski w Doritoskach tak daleko zostawił w ogóle poprzedniego najlepszego. On go wyruchał naprawdę stary, bez żadnego szacunku i splunął mu do pyska i kazał to połknąć. To najlepszy opis kurwa jedzenia. Najlepszy kanał jedyniowy. Dobra, stary, jak ze Starbucksa. A to jest z tymi słodzikami różowymi. Jeszcze bez słodzików. Pachnie czymś, co bardzo znam. Dobra, kawa. Jak na osobę, jak ja. Każdy, kto mnie zna, wie, że nienawidzę kawy. Czas na burritoska. Ale powiem szczerze, on jeszcze nawet nie wszedł do mojej buzi, a już przegrał z Doritoskiem. Jakby nic mi się nie chce już próbować po tym, jak tam to zjadłem. Tu jest chyba coś, co miało udawać fasolę, kurwa. Albo jest jakąś mazią z fasoli. Ale fasola ma być fasolą, a nie kurwa mazią. Ta konsystencja jest taka paskudna. Za trzy ta kostki Doritoski i picia zapłaciliśmy. $10. To za $15, przypominam ci, co nam do gardła wepchnęli w Arbis. To był gwałt na naszych podniebieniach, to co oni tam zrobili. Trochę tak. No. Mamo, pierożki, gołąbki, mielone, pikosik. Nie, bezmięsne coś. Ej, mam zgagę, stary, w chuj. Jak się będziemy czuli, myślisz? Że będzie was mulić po prostu. Będziecie tacy zniechęceni trochę do życia, do ruchu i tak dalej. Sam ten jakby czyn tego, że idziecie na to jedzenie, możliwe, że będzie was mulić i będzie was zniechęcać, no nie? Nie myślałem, że mogę aż tak nie cierpieć fast foodów po jednym dniu, mam w chuj zgagę. Szczerze, ja wczoraj poszedłem na jednego burgera, zjadłem go i mam dosyć. Jeszcze 49 burgerów. No macie jaja generalnie, tak czy siak. Ej, no więcej, stary. Już jest więcej. Już jest, stary, 170. A co sobie zjemy zaraz? Jakiś fast foodzik byłoby fajnie zjeść. 195. No to też więcej, stary. Przecież ty miałeś ile? Miałeś 180 coś, nie? Nastanie popularniejsza sieciówka w Stanach Zjednoczonych, Chipotle. Wohohoho. Ale to jest w ogóle nasz pierwszy posiłek dzisiaj. Ja po wczoraj tak się jakoś nie mogłem dojść do siebie, mamy godzinę 15, a jako że wczoraj zjedliśmy tylko w trzech fast foodach, to dzisiaj musimy nadrobić za wczoraj. Oj, tu mięsko, stary, ja nie wiem, że takiego bola nie wezmę. Zapłacimy sobie rewolucikiem. Rewolucikiem możemy. Takim metalowym, fajnym, czarnym. Czy z aplikacji? Pibek, Stella Kupal. Co to? Trochę jak Dr. Pepper. Chicken bowl, 9,10, ale za guacamole się jeszcze płaci dodatkowo. Stary, przepyszne, kurwa. Przepyszne, wiesz co? Naprawdę. Zupełnie inny poziom jedzenia niż jakieś burgery. A zobaczmy to. To nie jest Doritosik, to? To jest Doritosik. Bardzo miękkie ciasto, ale może to się tak rozmiękczyło pod wpływem guacamole, nie wiem. Jest dobre. Odnoszę wrażenie, że to jest trochę bardziej fresh. Ja jestem zaskoczony tym, jak bardzo podoba mi się idea zimnego sera. To guacamole totalnie zdominowało cały smak tego. Ja uwielbiam guacamole, więc dla mnie im plus. Czuć też bardzo na rachunku, nie? Bo guacamole to jest $2.65, więc jakby guacamole się ceni, stary. Chociaż dla mnie i tak tutaj top tier jest to. Jest mięsko pyszne, ale też fasola jest tutaj. Ona fajnie uzupełnia, stary, smakowo ta fasola. Ale meksykańskie jedzenie top, kurwa, stary, dużo warzyw, a w tym wszystkim jest przepyszne. Jak to oceniamy? Porównujemy Taco Bell? Tu jest lepiej. A tam dawaj 9, czy 9,5. Muszę odjąć. Trudno, kurwa. Przepraszam bardzo, Taco Bell. Odejmuję ci 0,5 punkta i Chipotle wpierdala się na twoje miejsce. W tym momencie. Mega fresh wydają się te warzywa, nie? Wydają. Co, jeszcze jakaś orange, kardamon? Co to jest turmeric? Z Turków. Chyba to, co? Dawaj. To będzie orzeźwiające. Słodkie strasznie. Not my... O, może my type? Piąta restauracja. O ile można nazwać to fast foodem, ale jest w rankingu fast food chainów Dunkin' Donuts, czyli taka alternatywa do, nie wiem, jakiejś pączkarni, kurwa, na blokach, no. Knock, knock. Who's there? Justin. Justin who? Justin time for Dunkin' Donuts. Chuj śmieszne, idziemy. Dzień dobry. O, wygląda jak świństwo. Czekoladowy? Dobrze, bo nie lubię. Ale z takim lukrem chyba, nie? Rewoluci, klasycznie. O, zapłaciliśmy Dunkin' Donutem. 28 zł, 97 groszy. Czyli 7 dolców za pączusia i kawkę. Jestem zbyt stary trochę. Co
co zbiję. Chciałem ciepłe kawisko, kurwa, tylko ona tak cicho gadała, muzyka tam głośno tak była, że już po prostu nie chciało mi się powtarzać. A, paskudne. No wygląda jak gówno to trochę. Na szczęście smakuje inaczej. No pączek, po prostu pączek w czekoladzie. Glazed donut, tak? Duży precel odważanek. Więc to nic specjalnego. No ale pączek, co można w pączku też jakby wymyślić nowego, nie? Pączek to pączek. Nie ma rączek. Smakuje jak każdy donut. Czyli co, Dunkin' Donuts? Generalnie na plusik, jak tak szybko idziesz sobie chodnikiem, żeby coś sobie grabnąć, kawkę, pączkę i pójść dalej i zapomnieć o tym, że zjadłeś takie paskudztwo. Ej, śpimy razem w łóżku z Łukaszem. Słuchajcie to, widzowie, co on robi w ogóle? To stary jest koncert pierdolony jakiś. O Jezus, mam kurwa PTSD, aż mi się przypomina ta noc. Na kanale nadawczym zobaczycie materiały, których nie mogliśmy wrzucić na YouTube, bo były za mocne. Otworzymy historię, moi drodzy. Kanał nadawczy to jest coś, czego w Polsce jeszcze nie było. Okazało się, że Łuki ukrywał przede mną poczucie jeszcze jednego. Polewa jest zabójczo słodka, to już jest jakby tak przecukrzone. Co? Kurwa słodki. No, mówiłem. Aż paskudny, taki aż jeden z gorszych, jak jadłem w życiu. Pojebanie duża kolejka. Tu zawija to wszystko, nie? Jesteśmy teraz przed In-N-Outem, czyli jest to fast food, który jest najpopularniejszym fast foodem w Kalifornii. Chociaż w Stanach Zjednoczonych jest tam 30 któryś dopiero, to tutaj jest top 1. I co ciekawe, w tej restauracji ona ma bardzo okrojone menu. Ogranicza się tylko do cheeseburgera, hamburgera, frytek. Udajmy się po to, do czego jesteśmy stworzeni, czyli zapychanie naszych żył kolejnymi transtłuszczami. No to klasyka chyba, nie? Hamburger, cheeseburger. Może dlatego, że nic więcej tutaj nie ma. Ja lubię, jak jest tak mocno okrojone menu. Przynajmniej mi to w głowie buduje takie wrażenie, że to, co mają, to znają się o tym bardzo dobrze i się wyspecjalizowali w tym. Ale taka kuchnia czysta, to fajnie wygląda, tak, nie? Tak. W ogóle bez kombinowania tutaj, nie? Nie ma jakichś różnych smaków, tylko podstawowe napoje. 18 dolców za dwa. Rozsądnie. Chciałem sobie odsunąć krzesło. Ono się kręci. To jest wszystko, co można tu zrobić. Stary, dlaczego zamówiłeś mi clown juice? Clown juice? Czemu? My tu jęczymy, że drogo jest w tych fast foodach, ale jak sprawdziliśmy, jaka jest średnia pensja w Ameryce, średnia, nie? Czyli to wiadomo, że to nie jest odzwierciedlenie tego, ile faktycznie ludzie zarabiają, no to wynosi ona 6300 dolarów miesięcznie, czyli tyle złotych. To wtedy sobie można jeść i jeść, aż się łóżka trzęsą. Ładnie to wygląda. Ładnie, ładnie, no. Chyba kieczone tu jest, to. Dobry burger. Jakby stary, ja powiem szczerze, że McDonald's przy nich wszystkich wypada blado. Bułka bardziej mi smakowała w Wendy's. No i wszystko ta cebula. Naprawdę jest taka fajna, świeżutka. Bardzo mocno się te warzywa przebijają względem mięsa, nie? Znowu bym powiedział, że Wendy's było lepsze. Trochę są zbyt gąbczaste takie. Brakuje im polotu i finezji. A może nawet ugryzę hamburgerka. Dobry hamburger, dobry cheeseburger w przystępnej cenie i tyle. Arby's to kurwa nawet nie zasługuje, kurczę, żeby tutaj lizać podłogę, ale trochę gorzej stary niż Wendy's. Burger zapychacz. Hey, that's pretty good. Cału nie ma. Całkiem jesteśmy spójni kulinarnie jakby w trakcie tego pobytu, bo widocznie mamy jedyną poprawną opinię. Ten jest dużo lepszy. Moi drodzy, jesteśmy w Rising Cane's Chicken Fingers i to jest relatywnie nowa knajpa, nowa sieciowa, bo 96 rok bodaj, w którym to została założona. Ciekawostka, nazwa podchodzi od imienia psa, właściciela. Czy moja by się jak nazywała? Chyba twój kolega. Makrela. Ej, zapnij pysk, przerywam nagranie. Jakiegoś kombosa takiego jednego na pół sobie zjemy chyba, co? Chyba rewolucika sobie zapłacę, stary. Wojtek. Wojtek? Oh yeah, that's pretty good. Jak to się płaci, kurwa? Jeszcze nie płaciłem zegarkiem. Co płaciłem? Approved. Działa. Ale weselu ci ludzie są w Raising Cane's. Co się cieszysz? Bo czujesz się jak w domu, co? Co? Wszędzie psy. Nie, nie możemy tak robić. Widzowie, my się kochamy. My się tylko kochamy, tak. To jest taki pewien rodzaj miłości. Dobra fryteczka, kurwa, wasza. My się stary za dwa dni już przeruchamy na pewno, kurwa, jak mi złapy ci zjadł. Te frytki nie są tak ziemniaczane, jak te, do których przywykliśmy w poprzednich fast foodach, ale są dobre. Ja jestem ciężki w definiowaniu sosów, ale jogurt, ketchup, nie powinienem wszystkiego zdradzać, bo to jest tania receptura.
produktem, nie opowiem wam. Ciekawe, takiego rozwiązanka jeszcze nie widziałem, żeby podawali taki kawałek chlebka. Zajebiście przepieczona, trochę słona, mam wrażenie, że to było na oleju robione przez z tego względu. Chyba co skubni. Najfajniejsze pieczywko w fast foodzie, jakie jadłem. Daję dyszkę tej bułce. Is it really hard? Okay, thank you very much. Milutko tu jest w ogóle, fajna atmosferka. Nie jest aż takie pikantne, faktycznie. Ten kurczak jest na pewno mniej przyprawiony niż ten z KFC. Smakuje mi. Nie urwał mi to chipska. Tutaj bym powiedział, że wszystko jest co najmniej poprawne. Bułeczka jest naprawdę dobra. Frytki są zaskakująco inne. No i co? I taka potrawa, moi drodzy. 11,60. Powiedziałbym, że jest to wyżej na pewno niż Arby's. Chyba wyżej niż In-N-Out. Na pół kurczaczka ostatniego? No już zjesz. Na pół, dawaj. Musimy ołem przytyć. I lemoniadkowo też dobrze stoi. To wziąłeś zwykłą lemoniadę, czy jaką? Ja piję twoją. Jak moją? No tu leżałem, nic nie nalewałem. Ja nie przynosiłem żadnej lemoniady, stary. Przynosiłeś. Nie przynosiłem lemoniady. Nalewałeś lemoniadę wcześniej. Nie, je nagrywałem tylko. Ja w ogóle jedzenie nie przynosiłem, przecież ty mnie zawołałeś. No żartuję. Pijemy cię lemoniadę. Ja nie przynosiłem stary żadnej lemoniady. Kurwa, czemu my ciągle jakieś choróbska łapiemy? Wzięliśmy komuś kurwa lemoniadę. Dobrze, a my nauczmy widzów do subskrybowania i wchodzenia na kanał nadawczy, bo tam się pojawiają rzeczy, których tutaj nie mogą się pojawić, a tam są fajne rzeczy. Tam dodamy to, co wydarzy się 2 godziny po zjedzeniu tego. A to już powinniśmy na pomarańczową tubę tak naprawdę. O Luhansku pomyślałeś?